Czas na sport, Kamil Babiarczuk. Witam Państwa bardzo serdecznie. Po raz ostatni w tym roku w naszym programie. No a że właśnie rok się kończy, to dziś będziemy sobie podsumowywać to, co działo się w lubuskim sporcie, ale głównie na południu, na północ, na Gorzów. Przyjdzie jeszcze czas. W przyszłym tygodniu, już w nowym roku będziemy to podsumowywać, a dziś wraz z Marcinem Krzywickim, Radio Indeks Łącznik Zielonogórski. Witam Cię Marcinie i Szymonem Kozicą, Lubuskie Centrum Informacyjne. Będziemy podsumowywać to, co na południu wiadomo, z uwzględnieniem głównie Zielonej Góry, no bo to można powiedzieć ośrodek główny na południu naszego regionu. Panowie, to jaki był? Sukcesu. 2023 rok, tak ogólnie zacznijmy dla tego sportu właśnie na południu. Marcinie. Jaką miarą mierzyć ten sukces? W skali szkolnej? Miarą awansu Falubazu, no to odbył się ten awans i można powiedzieć, już gdzieś miałem okazję o tym wspomnieć, że jeżeli dla żużla rok jest dobry, to mówi się, że jest w całym sporcie dobry, ale to oczywiście, mówiąc zupełnie poważnie, zbyt duże uproszczenie, które robiłoby krzywdę pozostałym przedstawicielom naszego zielonogórskiego i lubuskiego sportu. No ale na plan pierwszy oczywiście wysuwa się ten żużel, region. Region jest żużlowy, wybitnie można by powiedzieć, więc skoro Falubas rozpoczął marsz ku górze, ku przywracaniu się do poprzednich ustawień pełnych sukcesów, no to jest to jakiś tam zaczątek. Idąc dalej, koszykarze znów się osunęli w tej hierarchii koszykarskiej, ale zaczęły się jakieś ruchy mające na celu uzdrawiać tę koszykówkę, więc to trzeba poczytać za jakiś tam mały sukcesik, choć słowo jeszcze się ciałem chyba nie stało, ale mamy nadzieję, że w tym 2024 już na pewno się stanie. Lechia, rok niewykorzystanych chyba szans mimo wszystko, gruntowania dobrej pozycji na trzecioligowym podwórku, ale chyba nic poza tym, bo mam wrażenie, że ten Puchar Polski, ta kampania, którą puentował mecz z Legią Warszawa, przywoływała nam jakby większe aspiracje, oczekiwania. Być może, jak to się mówi w piłce nożnej, że taki mecz założycielski byłby dla wielkiego futbolu w Zielonej Górze, ten mecz z Legią, no nie okazał się meczem założycielskim. Ten mecz się odbył jeszcze przed rundą wiosenną, światło zgasło i ta Lechia potem tak biedowała w tej rundzie wiosennej piłkarsko. Jesień była dobra, ale nie bardzo dobra. Choć mieliśmy momenty, kiedy chcieliśmy wierzyć, że ta jesień będzie bardzo dobra. A poza tym południe regionu też przybył Beniaminek, od Raskrzynie zając Bytom Odrzański. Choć deklaracje były mocniejsze, to myślę, że ten stan posiadania był taki, jaki gdzieś tam ci obserwatorzy, eksperci przewidywali i Teodrę widzieli właśnie w tym miejscu. Karina, no cóż, piękna przygoda w Pucharze Polski i też pokazał ten występ Kariny, jak puchar obciąża, nawet przez pryzmat właśnie gry w lidze, więc no tak na szybko na głównych dyscyplinach tak to wygląda, trochę może przepłynąłem, ale starałem się tu z różnych pól zajrzeć na ten lubuski sport. Niełatwy, trzeba powiedzieć. Szymonie? No, rok raczej średni. Ja mam nadzieję, że to jest taka cisza przed burzą, przed sezonem olimpijskim 2024. W związku z tym też w mojej hierarchii bardzo wysoko, kto wie, czy nie najwyżej, jest Natalia Kochańska z Gwardii Zielona Góra, która już dla Polski tę kwalifikację olimpijską wywalczyła. Obyśmy się jeszcze doczekali. Prawdopodobnie dla siebie, choć... Oby tak było, bo zdarzały się też sytuacje, że zabierano temu że, to... Dokładnie, że wywalczył Kowalski, a jechał Nowak, prawda? I to było no, dla... Ale nie życzymy oczywiście tego Natalii. Absolutnie nie. I to było bardzo kontrowersyjne w wielu przypadkach. No, trzeba też chyba zauważyć ludzi ze sportów walki naszych i od trenera Tomka Paska i od trenera Bogumiła Połońskiego, bo no, na pierwszy ogień to Rafał Gąszczak, tak? Trzeci raz z rzędu mistrz świata, a chyba szósty w karierze Puchar Świata wywalczył, jeśli dobrze kojarzę, od Bogumiła Połońskiego troje ludzi zdobywało medale Mistrzostw Świata. Kinga Szlachcic, tak? Złoty tak, medal, tak. Ten najcenniejszy. No, gdzieś tam się też pojawia nasz snukerzysta Marcin Niczkę, bo tam też jakieś medale były. Co prawda, no w... No, ale i Antoni Kowalski, który wygrał jeden z turniejów Q-Touru, więc tak, można powiedzieć, puka tak coraz mocniej do tej elity snukera. Jeśli chodzi o Marcina, to w odmianie pewnie mniej popularnej, bo to ja już... Shoot one, to
poczytałem sobie trochę o niej, więc podejrzewam, że większość kibiców nie zna po prostu zasad, no ale grunt to znaleźć sobie swoją niszę, prawda, w której można się spełniać, w której można odnosić sukcesy. Nikt z nas takiej niszy na przykład sobie nie znalazł w sporcie, więc trzeba to po prostu docenić i już, tak? Czyli widzę, że Szymon stara się szukać pozytywów, no, choć mam wrażenie, że to trochę jest takie, że nie powiem, że na siłę, bo każdego trzeba doceniać. Tak jak powiedziałeś, każdy, kto sobie znajduje swoją niszę i jest w niej na dobrym poziomie, osiąga sukcesy, zdobywa medale, to warto o tym mówić, ale nie wiem, czy macie takie poczucie, mam trochę, Marcinie, nawet déjà vu z poprzedniego roku, kiedy też tutaj w tym studiu siedzieliśmy i podsumowywaliśmy, że jednak brakuje takiego lidera tych sportów indywidualnych na południu, kogoś, kto by to ciągnął tak, jak robi to choćby Anna Puławska na północy. No, Wiktorem Głazunowym oczywiście, tak jest. Mamy liderów, mamy lidera w sporcie nieolimpijskim, w kickboxingu, jest nim Rafał Gąszczak, ale też, żeby to wszystko nie było cedowane na Rafała, to zaraz dokładamy Kacpra Frontczaka, zaraz dokładamy rzeczoną Kingę Szlachcic, żeby też docenić nie tylko tych ludzi Tomka Paska, ale też właśnie Bogumiła Połońskiego. O te sporty walki, sporty nieolimpijskie, ten kickboxing jest przez Zieloną Górę mocno tutaj reprezentowany w świecie, a może nawet właśnie w ogóle sporty walki, bo też widzimy ludzi, którzy pokazują się na tych galach MMA, jakże popularnych, mających swoich odbiorców, i tutaj Emilia Czerwińska, prawda, mocno się pokazuje, jest też jeden, drugi z braci Kazieczków, więc jakby no mamy tych zawodników, którzy się tutaj pokazują, ale to nie są sporty olimpijskie i gdzieś tak życzeniowo patrzymy w kierunku tej Natalii Kochańskiej, licząc, że te dwa medale Igrzysk Europejskich wywalczone w wakacje, ale przede wszystkim ta kwota olimpijska to będzie początek czegoś dłuższego. Może nawet uda się tutaj tak życzeniowo powiedzieć, że to będzie taka nasza nowa Sylwia Bogacka, taki gwarant nie tylko olimpijskiej obecności, ale mam nadzieję, że nie zbuduje zbyt wielkiej presji na Natalii, ale może właśnie nawet ocierania się o te dobre, bardzo dobre miejsca na Igrzyskach Olimpijskich. Natalia jest stosunkowo młoda, ale już dosyć doświadczona na tyle, że zaczynać może, myślę, już dyskontować swoje umiejętności na arenie międzynarodowej, i to nie tylko na tych Igrzyskach Europejskich, ktoś powie podróba, no to dobra, no to mamy oryginał teraz w 2024. Tylko nam nie uciekła, tak jak Joanna Łochowska, czy Radosław Kawęcki swego czasu. Czy Filip Prokopyszyn. No, jeśli mówimy tutaj o sportach olimpijskich, to też pewnie gdzieś tam ukradkiem spoglądamy na naszych pięcioboistów. No, ta dyscyplina to zmienia się. To powiedzieć, że się zmienia, to nic nie powiedzieć. Jedna rewolucja weszła, teraz goni ją druga. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, ale mamy też podstawy, żeby liczyć na to, że na Igrzyskach Olimpijskich zobaczymy też naszych pięcioboistów. Ja myślę, że Anna Maliszewska, Sebastian Stasiak są spokojni o te kwalifikacje. Może ktoś jeszcze z ZKS-u Dżonków nam tutaj wyskoczy i to byłaby, myślę, też dla samego klubu super sprawa, bo wiemy, że szkolenie tam jest na bardzo wysokim poziomie, chyba na najwyższym, jeśli chodzi o te ośrodki pięciobojowe w naszym kraju, no ale też właśnie brakuje kogoś, kto jeszcze to już na tym, powiedzmy, gruncie seniorskim będzie, można powiedzieć, puentował. Panowie, jakbyście mieli trójkę taką stworzyć na szybko, trzech najlepszych podium, nie dzieląc na kategorie, nie patrząc, czy to drużyna, czy sporty indywidualne, czy olimpijskie, czy nieolimpijskie, to kto by na tych waszych podiach się znalazł? No to jeśli mogę, ex aequo Rafał Gąszczak i Natalia Kochańska jako przedstawiciele tych dyscyplin indywidualnych. Natalia, medale cenię Igrzysk Europejskich, ale jeszcze bardziej cenię ten bilet do Paryża. Rafał Gąszczak za tę jego powtarzalność, niesłabnący profesjonalizm i właściwie no, trudno w tych sportach aż o taką regularność, zwłaszcza tutaj na gruncie lokalnym, a Rafał to po prostu maszyna i tutaj dla niego naprawdę niskie pokłony za to, co robi, bo on jest po prostu do bólu konsekwentny. My też trochę, mam wrażenie, przyzwyczailiśmy się do tych sukcesów podopiecznych Tomka Paska i tak mam wrażenie, że chyba przestajemy doceniać to, co Kacper i Rafał robią w tym momencie. Dlatego właśnie dlatego mówimy i to dlatego podkreślamy. Dlatego podkreślamy, że jak to się robi trzeci raz mistrza świata, 30 raz mistrza Polski, do tego te puchary świata, no to w przypadku nie ma najmniejszego, jest konsekwencja, regularność.
i cały czas te pokłady motywacji, by te rekordy windować. A ja cały czas liczę i wierzę, że Rafał też gdzieś tam zapragnie skonsumować tę swoją karierę amatorską także na gruncie sportów walki zawodowych. Natalia Kochańska już powiedzieliśmy, wielki plus za kwalifikacje. Prosimy, liczymy na więcej, bo jakże ważne są te sporty olimpijskie. Do tego Falubas za awans do PGE Ekstraligi. Ktoś powie obowiązek. No jak, ale w jakim stylu? Ale w jakim stylu? 20-0 to naprawdę nie dzieje się na co dzień. Poza tym widzimy, że coraz trudniej jest wyjść z tego zaplecza elity do elity i z roku na rok stawiam tezę, że będzie jeszcze trudniej, więc tym bardziej trzeba będzie zrobić wszystko, myślę tutaj o Falubasie, żeby się w tej elicie utrzymać. I trzeci plusik, ja bym tutaj nagrodził tym plusikiem Astrę Nowa Sula. Czekałem właśnie, czy ktoś z Was tutaj o siatkarzach nowosolskich wspomni. Szymonie? No ja oryginalny nie będę, bo również ta trójka, z tym, że na pierwszym miejscu Natalia, na drugim Rafał, trzeci Falubas, a jeśli mówimy o zespołach czy o zawodnikach, o których nie można zapomnieć, to myślę, że nie można zapomnieć o tenisistach stołowych, prawda? Którzy mieli nie awansować, awansowali, mieli spaść, a nie spadli. Także tam naprawdę się dzieje dużo dobrego. Dobra robota. Świetna robota, pewnie w dużej mierze albo w głównej mierze Lucjana Błaszczyka, który no, nie rzucał słów. Ale też myślę Krzysztof Stamirowski, no, Paweł Sroczyński. Oczywiście, tam jest całe zaplecze trenerskie bardzo, bardzo solidne. Emilia Kijo, która też pracuje z kobietami, z dziewczynami. Jeśli Lucjan Błaszczyk mówił, że nasz zespół będzie stał wychowankami, no to tak właśnie się dzieje. Tak? I oni osiągają coraz wyższy poziom. Ja chciałbym tutaj do tego grona jeszcze dorzucić, być może w kategorii odkrycie, to jest Hubert Trościanka, lekkoatleta, ta uczniaka Szprotawa. On wygrał takie zawody, które w skrócie nazywają się EOF. To są europejskie igrzyska młodzieży. Ja bym to nazwał mistrzostwami Europy do lat 17. On tam wywalczył złoty medal w dziesięcioboju. Teraz jest uczniem w SMS-ie Warszawa i jest pod opieką trenera Rzepki, czyli gościa, który prowadzi Adrianę Sułek. No to jest już olbrzymie wyróżnienie. Trzeba po prostu śledzić karierę Huberta i trzymać kciuki, żeby to szkolenie poszło w dobrym kierunku. Czyli już nam podbierają, można powiedzieć, na tym etapie. No ale to jest normalne. Tak, z jednej strony podbierają, ale z drugiej, no wiadomo, większe możliwości rozwoju, jeśli chodzi o młodego chłopaka. On ma lat, teraz będzie miał w przyszłym roku 18. No to jest jeden z ważniejszych momentów dla sportowca, żeby iść wyżej, żeby rozwijać się w tym kierunku, w którym powinien i jak najdynamiczniej, żeby ten postęp. Panowie, tak na chwilkę chciałbym wyjść poza Zieloną Górę. Marcin wspomniał o Astrze, na którą miasto też mocno stawia, no nie ma co ukrywać, w Nowej Soli prezydent w takich nawet rozmowach nieoficjalnych powolutku gdzieś tam zaczyna wybrzmiewać temat Plus Ligi, choć myślę, że to jest bardzo odległa perspektywa. Natomiast mam wrażenie, że i w Nowej Soli, i w Świebodzinie ten potencjał jest bardzo duży. W Nowej Soli, można powiedzieć, już to wykorzystano, właśnie zamieniono tę siatkówkę na pierwszoligową i to, myślę, już jest duża, duża sprawa. Dzisiaj Astra jest na 5. miejscu, bo na półmetku sezonu to też jest, myślę, warte podkreślenia. A w Świebodzinie myślicie, że jest potencjał na to, żeby ZEF był zespołem, klubem w Ligi Centralnej? Ja myślę, żeby przeskoczyć o to oczko wyżej? Ja myślę, że jest, bo widać, może nie nazywajmy tego parciem czy ciśnieniem, ale są dążenia, które wskazują na to, że gdzieś tam... Skład na papierze, jak na pierwszą ligę ten awans jest na pewno w zasięgu. Poza tym zobaczmy, że ze Świebodzin wybija się na pierwszy klub w Świebodzinie, tak samo jak Astra jest oczkiem w głowie. Nie tylko pewnie prezydenta, ale też wielu kibiców, sympatyków tego sportu. Też wiemy, kto w Świebodzinie zarządza miastem i z jaką dyscypliną wcześniej był związany. Tak. Chociaż wiem, że też chodzi na pogoń, nawet biega. Ale to jest numer jeden, tak? Albo wyrasta na numer jeden świebodzińskiego sportu ZEF. No i bardzo słusznie. Tutaj w Zielonej trudno mówić, nie wiem, o wielkim rozwoju siatkówki czy piłki ręcznej, skoro mamy dwie drużyny w najwyższej lidze rozgrywkowej. No, trzeba to jakoś próbować utrzymać. Pamiętamy Gorzów, tak? Który miał chyba trzy drużyny, jak weszli piłkarze ręczni i co się z tym sportem stało, prawda?
nie było różowo, no, zabrakło pewnie też wsparcia finansowego. Trzeba było to rozłożyć na trzy dyscypliny, no i skończyło się jak się skończyło z piłką ręczną na przykład. Fajnie, jak dla jakiegoś takiego miasta, samorządu właśnie, czy to wielkości Nowej Soli, czy wielkości Świebodzina, jest takie jakieś sportowe oczko w głowie. Nie tylko władz, bo wiadomo, że to musi być, ale też kibiców, którzy swoją obecnością, frekwencją jakby legitymizują sens trzymania tej sekcji, rozwijania jej. Jak pójdziemy na mecz do Świebodzina, mamy i orkiestrę, prawda, i pełne trybuny. Klimat na tych meczach. Naprawdę, aż gęsia skórka jest czasami. Wystarczy cofnąć się, no nie wiem, 7-8 lat wstecz, kiedy ten Zew próbował gdzieś tam w tych przestrzeniach ligowych się przebijać. Dziś to jest, no, zaczyna być taki numer jeden na południu tego regionu, jeżeli chodzi o piłkę ręczną. Aczkolwiek, tu dorzucę kamyczek do ogródka, tam trzeba spojrzeć na te PESEL-e i one są dosyć wiekowe i gdzieś pewnie za jakiś czas przyjdzie zastanowić się, jak odmładzać, bo to też trzeba zrobić z głową, spoglądając w AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego. Tutaj ten reset chyba był za twardy, bo mamy samych młodych chłopaków, którzy są na przedostatnim miejscu. A więc pewnie takie dylematy przed działaczami Zewu Świebodzin za chwilę się pojawią, bo tam są fajni chłopacy, ograni bardzo w tych realiach pierwszej ligi, natomiast też już jednak nie najmłodsi, plus że swojacy głównie. Ale za chwilę trzeba będzie się zastanowić, w którą stronę zmierzać, bo Astra to już jest jednak klub, który czerpie z zewnątrz, tak? Umiejętnie, bo widać, że kolejny raz te transfery kliknęły, tak, prawda? Ale to nie jest klub swojaków, nie? To też trzeba na to zwrócić uwagę, a Zew będzie musiał się zastanowić za jakiś czas, czy przejść na Ligę Centralną tym zestawem ludzkim, który mamy, młodszy nie będzie, czy próbować sięgać po kogoś z zewnątrz. Pewnie kilka pytań tutaj jest, aczkolwiek szacun wielki za tę konsekwentną pracę i Zewu, no i Astry. Astra do tego ma świetną bazę, no bo wreszcie ma halę i choć telewizja jedna nie chciała zbyt ochoczo przyjechać do Nowej Soli, to ostatecznie przyjechała i mecz pokazała. Ja myślę, że na pewno trzeba będzie sięgnąć po kogoś z zewnątrz. Weźmy przykład naszego AZS-u, jeśli chodzi o piłkę ręczną. No przecież też przez długi czas, czy w latach świetności, to nie byli chłopcy stąd, tylko byli to chłopcy, którzy tutaj studiowali. Nawet tak? Trenerzy byli z zewnątrz. Nawet trenerzy. A propos Zewu, słówką, myślę, że tam jednak też na szkolenie mocno się stawia i wydaje mi się, że Mateusz Lipa chyba, no, tak? Dzisiaj już doskonały przykład, który nie został w Świebodzinie, ale w Świebodzinie wychowany. Ale się rozwijał, dokładnie. I też szybko został dostrzeżony właśnie przez Oskara Serpinę, no i wyciągnięty do Stali Gorzów. Panowie, to jeszcze jedno takie pytanie dyskusyjne. Już nie do końca związane z wynikami naszych drużyn, ale z taką pewną tendencją, którą myślę wszyscy w trójkę zauważamy i pewnie nasi widzowie również. Czy kibice wrócą tak, jak to miało miejsce przed pandemią koronawirusa, do hali, na stadiony? Bo niestety, no, patrzymy na Zastal, patrzymy na AZS, patrzymy nawet na Falubas, który już w PG Ekstralidze z tą frekwencją miał pewne problemy. Gdzie szukacie jakby problemu, gdzie szukacie powodów, że niestety dzisiaj te obiekty sportowe coraz częściej trochę straszą pustkami? Ja szukam przede wszystkim w wynikach. Bo kibic chce oglądać mecz taki, który jego drużyna wygra przede wszystkim. Nie wiem, no akurat byłem na żużlu w decydującej fazie na trybunach, to tutaj nie mogę dyskutować, że było mało kibiców, bo tam naprawdę był szał. No ale finał to wiadomo. Zastal, no nie ma wyników, tak? Nie ma playoffów. Jest ludzi 1000-1500. To zależy, czy przyjdą dzieci tańczyć w dużej liczbie i ich rodzice, którzy w przerwie halę opuszczą, czy nie. Żużel potwierdza, że sukces jest istotny, prawda? Pusta hala praktycznie na nawet meczach futsalistów w pierwszej lidze, futsal, który przyciągał jeszcze do niedawna jednak rzeszę sympatyków. Dzisiaj tak naprawdę w tej pierwszej lidze do połowy roku też hala świecąca pustkami. Mecze piłkarzy ręcznych kiedyś też przyciągały. No tak, ale które miejsce piłkarze ręczni zajmują w lidze? Przedostatnie. No właśnie. A mamy z kolei na drugim biegunie chyba takie oczko w głowie władz AZS-u, czyli siatkówkę kobiecą. Ktoś powie, tylko trzecia liga, tylko rozgrywki wojewódzkie, ale miałem okazję być właśnie w tym miesiącu, w grudniu, na meczu siatkarek AZS-u, grupy Polkontrol AZS-u z 13 Zielona Góra i to była taka frekwencja, w którą można byłoby określić dobre czasy siatkówki męskiej AZS-u, więc
Gdzieś pewnie powodów jest kilka, na pewno to, co mówi Szymon, sukces determinuje, ale też ja bym dołożył do tego sukcesu taki głód sukcesu, bo nie wiem, czy panowie pamiętacie ostatnie mecze Falubazu w Ekstralidze, no nie było szału, prawda, jeśli chodzi o frekwencję. Mecz ale... o życie z Unią Leszno, próba toru się zaczyna, stadion świeci pustkami, dopiero ale później zaczęli ludzie przybywać. Wakacje były, bo to zdaje się sierpień. Tak, ale sierpień, do tego zmierzałem, ale... że te ostatnie dwa sezony w PG Ekstralidze no nie było rewelacji. Oczywiście tam był sezon też covidowy, ale... A więc trzeba zgłodnieć. Ale nie było rewelacji. Pierwszoligowych pokazała, że ludzie zgłodnieli tego żużla w dobrym wydaniu i jestem przekonany, że na meczach Falubazu przy W69 w tym sezonie będą komplety. Bo każdy mecz będzie miał tak wysoką stawkę, że ja jestem przekonany, że to będzie albo komplet, albo pod komplet. Wypada tylko żałować, że pierwszy mecz wyjazdowy, co najczęściej w żużlu było tak, że Beniaminek pierwszy mecz jeździł u siebie i to jeszcze z mistrzem Polski. A czy macie wrażenie, że kibic dzisiaj jest troszeczkę też... rozleniwiony przez telewizję i internety. Z tego słowa właśnie szukałem, bo wszystko można zobaczyć tak naprawdę leżąc sobie przed telewizorem na kanapie. Można zobaczyć o wiele dokładniej, bo z dziesiątkami powtórek, prawda? Przy jakiejś kontrowersyjnej sytuacji, na przykład w żużlu czy w koszykówce. Nie trzeba wydawać na bilet, nie trzeba wydawać na napoje na stadionie, na jedzenie można jeszcze w gronie znajomych też to obejrzeć i tak naprawdę... Ale ten przytulnym domowym kącie. Pewnego rodzaju profetyzm to udał się Patrykowi Dudkowi jeszcze właśnie w czasach, kiedy jeździł w Falubazie i kiedy stadiony były zamknięte z powodu pandemii albo były otwierane tak jeszcze przez niewielką szparkę, jeżeli chodzi o możliwości frekwencyjne. Patryk Dudek powiedział, że kibice nie wrócą w takiej sile na stadiony, w jakiej byli przed pandemią, bo mówił, posłużę się cytatem, zobaczą, że na działaczce też sobie można posiedzieć na hamaczku ze smartfonem czy tabletem, że wszystko jest podane jak na tacy i faktycznie przepowiednia wychowanka Falubazu niejako się spełnia. Aczkolwiek o żużel jestem spokojny, jeśli chodzi o Falubaz, ale o takie dyscypliny, nazwijmy to nie pierwszego rzutu, to co mówi Kamil, AZS, mam dużo okazji do obserwacji, niestety frekwencja nie wróciła do czasu sprzed pandemii, ale na przykład już na Lechii Zielona Góra mam wrażenie, że ta frekwencja wcale nie jest gorsza, jeżeli nie lepsza. Lechia jest jedynym klubem, który można powiedzieć, idzie pod prąd, czyli tych kibiców, ja mam takie wrażenie, z każdym sezonem przybywa. Nie wiem, czy podzielicie to zdanie. Lechia ruszyła przede wszystkim marketingowo w dobrym kierunku i to jest pewnie też jedna ze składowych tego, co widzimy na trybunach. Poza tym jest trybuna nowa, jest zadaszona. Za chwilę będzie oświetlenie. Dokładnie, bo mamy w budżecie obywatelskim taki projekt. To też przyciąga. No, ważna jest atmosfera na stadionie. Tak jak Marcin mówi, no, ja też nie martwię się o frekwencję na Falubazie, no bo widzieliśmy jaka świetna była oprawa na finale Jedzie pociąg z daleka, prawda? To mi przypomniało najlepsze oprawy tak Falubazu z nie wiem, ostatniego dwudziestolecia, tak? Aura była jak podczas meczu finałowego, ale o Mistrzostwo Polskie, a nie o awans dokładnie. Sama feta była jak po Mistrzostwie Polskie. Mistrzowie ceremonii na koniec, transparenty rozwinięte, także no naprawdę dla tej atmosfery też warto być na stadionie. Bo tego nie poczujesz przez ani ekran, ani tablet, ani telewizor. Zdecydowanie. Sport na żywo smakuje najlepiej. To jeszcze na koniec o futbolu dwa słówka, bo jeszcze trochę czasu mamy. Lechię odstawiam na bok, a Marcin już wspomniał o Odrze Bytom Odrzeński, o Karinie Gubin. Waszym zdaniem to są ośrodki, które... kluby, które mogą ugruntować sobie pozycję chociaż w tej trzeciej lidze na dłużej, a może nawet w Bytomiu Odrzeńskim, nawiązując do słów Piotra Michalewicza, jest perspektywa na coś więcej? No bo za chwilę prawdopodobnie to będzie obiekt, to będzie klub z najlepszym obiektem, najlepszą infrastrukturą piłkarską w województwie. Ja jestem przekonany, że tak będzie. Po pierwsze osoba prezesa Odry, o którym wspomniałeś, chyba nie pozwoli tak na jakiś powiedzieć. Piłkarski marazm, a takim dodatkowym zawsze kopniakiem jest właśnie posiadanie własnego obiektu. Widzę Zastal Zielona Góra, który dostał przepiękny CRS i no chyba nie wyobrażamy sobie, żeby w tym CRS-ie była pierwsza liga koszykówki. Tak ktoś powie, dobra, Radom dostał w ostatnim sezonie w Ekstraklasie piękną halę i spadł. Jasne, nie? Ale myślę, że jak masz ten obiekt, to musi zrobić wszystko, żeby na tym nowym obiekcie rozgrywać mecze na możliwie jak najwyższym poziomie. I Odra myślę, że będzie do tego parła. Ważne, żeby się szczęśliwie utrzymali bez żadnych turbulencji. No pięknie byłoby nie stracić tego stanu posiadania lubuskich ekip na zakończenie tego sezonu.
Ja też myślę, że ten obiekt będzie, bo to chyba na pierwszy mecz wiosny taki był. Nie, jest opóźnienie. Jest opóźnienie, okej. Okay, ale pierwszy mecz kolejnego sezonu dopiero Odra mogłaby zagrać. To spore opóźnienie, bo ja pamiętam, jak prezes właśnie mówił, że chcieliby pierwszy mecz wiosny 2024 rozegrać. Najpierw w ogóle był zapowiedzi, że pierwszy mecz sezonu trzecioligowego miał być na nowym obiekcie. Ale na pewno będzie to bodziec. Tutaj też zgadzam się oczywiście z Marcinem, że osoba prezesa gwarantuje to, że nie będzie byle jakości, że to wszystko będzie miało ręce i nogi, że będzie pospinane, że nikt nie będzie tam działał na kredyt albo na słowo honoru. Natomiast no, Karina powinna ugruntować sobie te pozycje, zwłaszcza po tym, co pokazała w Pucharze Polski w tym roku. Natomiast no, problem tam jest taki, że trener Kopernicki na każdy sezon nowy zespół buduje tak naprawdę, bo tam zostaje Denis Matuszewski, Przemek Haraszkiewicz i Bartosz Woźniak, a resztę trzeba gdzieś tam. Oczywiście pewnie tam kilku... W uproszczeniu oczywiście, no ale kluczowi zawodnicy odchodzą do klubów pewnie lepszych. To myślę, że w przypadku Gubina warto by było też wystosować apel do burmistrza, żeby to wsparcie jednak było trochę większe. Bo... Ale oczywiście, że tak, no to powinno iść w parze, tak? Jeśli Karina promuje miasto, no a nie mamy chyba wątpliwości po meczu z Piastem Gliwice, że promuje, tak? Zresztą mecz bardzo fajny, otwarty. Karina grała na własnych warunkach. To nic, że przegrywała 0-2, strzeliła dwie bramki. To nic, że poległa w tej końcówce, jeszcze 3 dostała. No ale mi naprawdę się taki futbol mi się podobał, bo to nie była schowana za podwójną gardą, grała naprawdę ładnie, naprawdę dobrze, dynamicznie, przysporzyła kłopotu temu Piastowi, było nie było mistrzowi Polski sprzed kilku sezonów. No naprawdę warto zainwestować w taki zespół albo pomóc mu się rozwijać. Tym bardziej, że kilka lat temu Karina, kilka lat już jest Karina w tej trzeciej lidze i to też nie jest jakiś taki projekt na chwilę, tylko tutaj też jest jakaś dłuższa myśl w tym wszystkim. Panowie, bardzo dziękuję, czas nas goni. Choć pewnie moglibyśmy jeszcze trochę podebatować, podyskutować. Marcin Krzywicki, łącznik zielonogórski, Radio Indeks, Szymon Kozica, Lubuskie Centrum Informacyjne. Dziękuję. Bardzo panowie dziękuję. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Dla państwa również trzymamy kciuki za lubuskich sportowców. No i właśnie, aby im się wiodło w tym 2024 roku. Państwu również życzymy wszystkiego dobrego. A w tym programie widzimy się w przyszłą środę i wówczas podsumowywać będziemy sobie to, co działo się w 2023 roku, ale na północy naszego regionu, a więc w gorzowskim sporcie między innymi. Do zobaczenia.